Spotkania z duchami. Pewnej nocy opowiadaliśmy sobie historię o duchach. Straszyliśmy się nawzajem i trzęśliśmy się ze strachu. Boimy się tak bardzo, że zostawiamy włączone wszystkie światła albo wcześniej kładziemy się spać. Dokładnie o północy płyta CD zaczęła przeskakiwać. Wpadliśmy w panikę. Minęła dobra chwila, zanim się uspokoiliśmy. A jeśli nie wierzymy w duchy, a nasi znajomi twierdzą, że je widzą, ktoś musi ustąpić. Jestem Lawrence Chow. Dziś poznamy przyjaciółki, które mają różne opinie o duchach. Zobaczymy, jaki mają wpływ na siebie i czego doświadczyły. Louise Abbott twierdzi, że nie wierzy w duchy, ale lubi oglądać horrory. Wierzy też, że jej przyjaciółki Lisa Rain i Tina Dell spotkały się oko w oko ze zjawami. Louise wysłała naszych ekspertów do Lisy i Tiny, które doświadczyły działania sił nadprzyrodzonych. Jednak sama też widziała duchy, choć nie dopuszcza tego do świadomości. Jest sceptyczką, ale wierzy przyjaciółkom. Zaczęło się od nocy na odludziu z ciężarną Lisą i jej dziećmi. Przyjechałyśmy wieczorem. Było ciemno. Martwiłyśmy się, jak zdołamy po ciemku znaleźć klucz i otworzyć dom. A na dodatek miałyśmy małe dzieci. Wiedziałam, że z kobietą w ciąży i maluchami to ja będę musiała stawić czoło ewentualnemu zagrożeniu. Trochę się denerwowałyśmy. Byłyśmy kompletnie same na odludziu. Zaczęłam czytać, gdy nagle córka mocno we mnie uderzyła. Patrzyłam na nie z kuchni i widziałam to, jakby ktoś popchnął małą na matkę. Spojrzałam na nią, a ona na mnie. Nic nie powiedziała, więc czytałam dalej. Minęło pół minuty i znów mocno mnie pchnęła. Pytałam, co robi, a ona odparła, że ktoś ją popchnął. Nachyliłam się za nią i powiedziałam, udając, że mówię do innego dziecka, nie popychaj jej. Czytałam dalej, ale wymieniłyśmy z Louise porozumiewawcze spojrzenia. Byłyśmy w szoku. Spojrzałyśmy na siebie, ale nic nie mówiłyśmy, żeby nie straszyć dzieci. Jednak wyraźnie widziałam, że coś popchnęło małą na Lisę. Jakaś istota chciała zwrócić naszą uwagę. Bardzo się przestraszyłam. Zaniepokoiła mnie też reakcja Lisy. Wyraźnie widziałam, że poczuła coś więcej. To było przerażające. Pomyślałam, no ładnie, zaczyna się. Położyłam dzieci spać. Nie pamiętam, co było dalej. Chyba jeszcze chwilę posiedziałyśmy. Spałam na kanapie. Spałyśmy blisko siebie. Pamiętam, że bałyśmy się spać osobno. Lisa należy do ruchu New Age. Nasi eksperci uznali, że aktywnie angażuje się w sprawy świata duchowego. Tina jest bardziej bierna, ale też doświadczyła rzeczy, których nie umie wytłumaczyć. Nie ma takiej świadomości jak Lisa, przez co reaguje inaczej. Pewnej nocy przyjaciółki wyjechały. Wkrótce Tina doświadczyła niepokojących, a nawet przerażających zdarzeń. Zaczęło się w restauracji. Poczułam coś już od progu. Ogarnęło mnie jakieś dziwne przeczucie. Pomyślałam, że jestem niespokojna, bo po raz pierwszy zostawiłam córkę z opiekunką. Pewna kobieta pochyliła się, stojąc przy Tinie i powiedziała, tu jest duch. Dość często pojawia się w tej restauracji. Zaczęła opowiadać o duchu kobiety, którego widuje. Gdy to usłyszałam, pomyślałam, po co nam to mówiła? Atmosfera przy stole natychmiast się zmieniła. Poczułam dreszcze, ale postanowiłam się tym nie przejmować.
W końcu przyszłam tam, aby miło spędzić czas. Od dawna nie wychodziłam z domu. Pamiętam, że poszłam do łazienki, ciągle powtarzając w myślach: jeśli tu jesteś, nie mów nic do mnie i nie pokazuj mi się. Po prostu sobie odejdź. Ale było za późno. Łazienka była wyjątkowo mała. Pomyślałam, że muszę jak najszybciej wrócić do stolika. Kiedy na ulicy ktoś idzie za nami zbyt blisko, zawsze czujemy jego obecność. Tak właśnie się poczułam. Podczas kolacji przez cały czas miałam wrażenie, że ktoś za mną stoi. Gdy wróciłyśmy do pokoju, znów pojawiło się to dziwne uczucie. Dziewczyny dobrze się bawiły, ale ja czułam się wyczerpana i musiałam się położyć. Być może była to moja wyobraźnia, ale nagle na każdej szybie zobaczyłam tę twarz. Proste blond włosy, mniej więcej do ramion. Nie uśmiechała się, ale też nie krzywiła. Była po prostu poważna. Nie widziałam jej w każdym oknie po kolei, ale we wszystkich naraz. W głowie pojawiła się myśl: nie podchodź, nie odzywaj się, nie jestem zainteresowana rozmową i nie chcę się z tobą spoufalać, nawet cię nie widzę. Starałam się ją zniechęcić i odpędzić. Potem pomyślałam, że to tylko moja wyobraźnia. Zamknę oczy, położę się i wstanę rano. Ale nie byłam w stanie tego zrobić, nawet jeśli to był wytwór mojej fantazji. Rano wstałam o 5, spakowałam się i wyjechałam. Gdy z nią rozmawiałam następnego dnia, spytałam, dlaczego nas nie obudziła. Czemu zostawiła mnie na pastwę duchów? Myślałam, że wszystko jest w porządku. Wyjechałam, zanim się obudziły. Zostawiła mnie samą. Nic nam nie powiedziała. Zostałam z duchem. Wybierz ją. Nawet teraz, wiele lat później, strach Tiny udziela się Louise. Inaczej jest z Lisą, która wierzy, że świat nadprzyrodzony istnieje tak samo jak świat fizyczny. Uważa, że siły duchowe można kontrolować i kierować nimi. Dlatego, gdy poczuła obecność ducha w swoim nowym domu, wiedziała, co robić. Zmywałam naczynia. W domu był mój mąż. Kątem oka dostrzegłam czyjeś stopy. Myślałam, że to on. Powiedziałam: widzę cię. Myślałam, że się skrada. Nie odpowiedział, więc się odwróciłam. Nikogo nie było, choć wyraźnie widziałam stopę. Od kiedy duch się wprowadził, ciągle czułam jego obecność za plecami. Obecność starszego mężczyzny. Wkrótce moja 7-letnia córka powiedziała, że ma uczucie, jakby ktoś bez przerwy za nią stał. Spytała, co to znaczy. Powiedziałam, że to może być ktoś, kto wciąż tu mieszka. Dwa tygodnie później robiłam obiad. Męża nie było w domu. Dwójka starszych dzieci zbiegła ze schodów. Były blade i przerażone. Krzyczały, że w korytarzu na górze wisi apaszka. Spytałam, gdzie, sądząc, że wisi na klamce. Odparły, że jest zawieszona w powietrzu, przy drzwiach do naszej sypialni. Byli bladzi i przerażeni.
Powiedziałam, że czas na obiad. Koniecznie chcieli, żebym poszła to zobaczyć, ale powiedziałam, że zrobię to później. Jedząc obiad, starałam się ich uspokoić. Pytałam, czy apaszka była tam wcześniej i kiedy się pojawiła. Powiedzieli, że pojawiła się nagle. Kilka godzin później poszliśmy na górę szykować się do snu. Pomyślałam, że już oboje zdążyli zapomnieć o apaszce, ale od razu zaczęli mi wskazywać miejsce, w którym wisiała. Widać było, że oboje ją widzieli, ponieważ opisywali ją wspólnie i mówili na jej temat to samo. Kilka tygodni po tym zdarzeniu oczyściłam dom szałwią i przesłaniem miłości. Od tamtej pory nic się nie dzieje. Każdy ma własny poziom uduchowienia. Lisa otworzyła się na rzeczywistość nadprzyrodzoną. Praktykuje reiki, otwiera się na różne formy channelingu. Doskonali się poprzez medytację. Czasem mam wrażenie, że Lisa jest może nie tyle z innej planety, ile na zupełnie innym poziomie pojmowania niż większość ludzi. Wydaje się pogodzona ze sobą. Podziwiam to. I szanuję. She seems very at peace with herself because of that, and I admire and respect that. With respect comes trust. Z szacunkiem przychodzi zaufanie. Podziw dla Lisy zaowocował wiarą w jej intuicję. Louise uważa, że nie ma predyspozycji do kontaktów duchowych, ale że Lisa je ma. She believes Lisa does. Wracałyśmy ze szkoły. To był długi korytarz w metrze. Lisa zrobiła coś takiego. W szkole to znaczyło nie przechodź przez ulicę. Wiedziałam, że coś się stało. Zrobiła tak i powiedziała, że poczuła pulsowanie w głowie, że coś jest nie tak. Spotkania z duchami. Nie było tam nikogo oprócz nas. Podeszłyśmy do schodów. Instynkt podpowiadał mi, aby wejść na górę. Jednak Lisa ruszyła w przeciwną stronę. Zawołałam ją, żeby weszła ze mną. Powtarzałam, że coś jest nie tak. Wchodziłyśmy po schodach, ona szła przodem. Nagle zagrodził nam drogę jakiś facet. Pytał, czy mamy pieniądze, bo chce z bratem jechać do swojej mamy. Był wysoki. Zaraz też podszedł jego brat. Przed Louise stanęło dwóch silnych mężczyzn. Spytał, czy mamy pieniądze. Poczułyśmy się zagrożone. To nie to samo, co bezdomny na ulicy, prosząc o ćwierć dolarówkę. Byłyśmy w opałach. Dawam mu pieniądze, ale tylko dlatego, że Lisa miała przeczucie o grożącym nam niebezpieczeństwie. Gdy się oddalałyśmy, wiedziałam, że miała rację. Pobiegłyśmy do samochodu i Louise powiedziała, gdyby nie twoja głowa, dałabym im połowę tych pieniędzy. To do mnie niepodobne. Jesteśmy bardzo zżyte i jeśli Lisa coś czuje lub widzi, wierzę w jej instynkt. Jestem przekonana, że jest dużo silniejszy niż mój. Louise to duchowa pragmatyczka, jak człowiek, który nie wierzy w Boga, ale modli się na wszelki wypadek. Nie podziela przekonań Lisy, ale respektuje jej przeczucia. Kilka dni przed pojawieniem się w naszym programie Louise poczuła, że jej córka jest dręczona przez złego ducha. Wprowadziliśmy się do stuletniego domu i Lisa przyszła, aby go oczyścić. Paliła szałwie, obeszła każdy kąt. Nie wierzę w duchy, ale ufam jej i wolałam to zrobić na wszelki wypadek.
Moja 6-letnia córka, która ma kamienny sen, już drugiej nocy przyszła do mnie, skarżąc się, że ktoś ją szczypie. Powiedziałam, że pewnie jej się śniło, a ona na to: nie, ona mnie szczypie. Chciała spać ze mną, więc wzięłam ją do siebie. Bałam się iść do jej pokoju. Następnej nocy zawołała mnie, siedząc na łóżku. Powiedziała, że ktoś ją spoliczkował i to bolało. Zadzwoniłam do Lisy i powiedziałam, że jest coraz gorzej. Poprosiłam, żeby do mnie przyjechała. Nie mogła, więc powiedziała mi, co mam robić. Zrobiłam to. Jeśli ktoś się czegoś bardzo boi i to coś mu się przytrafia, może zrobić pewną rzecz, którą ja praktykuję. Otaczam się światłem. To dla mnie pewien rodzaj tarczy, której siły zła nie są w stanie pokonać. Byłam przerażona, bo kazała mi wywołać tego ducha. Zamknęłam oczy. Nie chciałam nic widzieć. Zrobiłam wszystko, co kazała. Powiedziałam duchowi, że go tu nie chcemy, żeby szedł w kierunku światła i raz na zawsze opuścił nasz dom. Wypełniłam cały dom światłem. Kazała to zrobić, więc zrobiłam. Od tamtej pory córka już się nie budziła. Louise, jak sama przyznaje, boi się duchów. Ostatnią rzeczą, jakiej chciała, było osobiste spotkanie z nimi. Jednak silniejsze od strachu były potrzeba chronienia córki i zaufanie do Ratlisy. Mimo że Louise ufa Lisie, nie do końca podziela jej wiarę. Gdy zaczynam w coś wierzyć, natychmiast przychodzi świadomość, że da się to jakoś logicznie wytłumaczyć. Jeśli można to zanegować, zachowuję równowagę. Uważam, że Louise nie docenia swojego zaangażowania w sprawy duchowe. Co innego mówi, a co innego robi. Z jednej strony próbuje tłumaczyć wszystko rozumowo, ale z drugiej to właśnie ona nas zgłosiła do tego programu. Lisa uważa, że się blokuje, zamiast otworzyć się na świat duchowy. Odpycham go od siebie. Kiedy się na niego otworzę, być może moje postrzeganie się zmieni i zacznie mi się to podobać. Sama nie wiem. Im więcej warstw tej drugiej rzeczywistości odkrywamy, tym bardziej otwarci się stajemy. Zaczynamy więcej widzieć i doświadczać. Każdy przeżywa takie rzeczy. Im bardziej się na nie otwieramy, tym szybciej zmieniamy nastawienie i w miejsce strachu przychodzi uczucie miłości oraz akceptacji. To cudowne doświadczenie. Zauważyłam, że Tina i Lisa są pełne akceptacji. Widzą coś i przyjmują to za dobrą monetę. Z kolei ja mam doświadczenia z horrorami i uzależnieniami. Boję się, że duchy będą chciały mnie zabić. Chyba dlatego tak się ich boję. Przyjaciółki wierzą, że funkcjonowanie świata opiera się na nauce lub przewidywalnych prawach natury. Lisa i Tina rozszerzyły te prawa na świat duchowy. Wiele ruchów duchowych tłumaczy świat nadprzyrodzony za pomocą teorii naukowych. Przyjaciółki wierzą, że tak jak w ich przyjaźni istnieje równowaga, tak też istnieje ona między światem duchowym a światem nauki. Możemy dyskutować nad duchowymi aspektami rzeczywistości, ale w gruncie rzeczy twardo stąpamy po ziemi i akceptujemy rzeczywistość fizyczną.
Jeśli żarówka miga, najpierw ją sprawdzam, zanim zacznę panikować. Nauczyłyśmy się tego od mężów. Najpierw zmieniamy żarówkę. Zostańcie z nami, bo już za chwilę na ID kolejne spotkanie z duchami. Kto tym razem spróbuje skontaktować się ze światami i czy się uda? ID, zobacz z bliska. Czytałam dalej, ale wymieniłyśmy z Louise porozumiewawcze spojrzenia. Byłyśmy w szoku. Spojrzałyśmy na siebie, ale nic nie mówiłyśmy, żeby nie straszyć dzieci. Jednak wyraźnie widziałam, że coś popchnęło małą na Lisę. Jakaś istota chciała zwrócić naszą uwagę. Bardzo się przestraszyłam. Zaniepokoiła mnie też reakcja Lisy. Wyraźnie widziałam, że poczuła coś więcej. Zaczęło się od nocy na odludziu z ciężarną Lisą i jej dziećmi. Przyjechałyśmy wieczorem. Było ciemno. Martwiłyśmy się, jak zdołamy po ciemku znaleźć klucz i otworzyć dom. A na dodatek miałyśmy małe dzieci. Wiedziałam, że z kobietą w ciąży i maluchami to ja będę musiała stawić czoło ewentualnemu zagrożeniu. Trochę się denerwowałyśmy. Byłyśmy kompletnie same na odludziu. Ktoś musi ustąpić. Jestem Lawrence Chow. Dziś poznamy przyjaciółki, które mają różne opinie o duchach. Zobaczymy, jaki mają wpływ na siebie i czego doświadczyły. Louise Abbott twierdzi, że nie wierzy w duchy, ale lubi oglądać horrory. Wierzy też, że jej przyjaciółki, Lisa Rain i Tina Dell, spotkały się oko w oko ze zjawami. Louise wysłała naszych ekspertów do Lisy i Tiny, które doświadczyły działania sił nadprzyrodzonych. Jednak sama też widziała duchy, choć nie dopuszcza tego do świadomości. Jest sceptyczką, ale wierzy przyjaciółkom. Zaczęłam czytać, gdy nagle córka mocno we mnie uderzyła. Patrzyłam na nie z kuchni i widziałam to, jakby ktoś popchnął małą na matkę. Spojrzałam na nią, a ona na mnie. Nic nie powiedziała, więc czytałam dalej. Minęło pół minuty i znów mocno mnie pchnęła. Pytałam, co robi, a ona odparła, że ktoś ją popchnął. Nachyliłam się za nią i powiedziałam, udając, że mówię do innego dziecka, nie popychaj. Spotkania z duchami. Pewnej nocy opowiadaliśmy sobie historię o duchach. Straszyliśmy się nawzajem i trzęśliśmy się ze strachu. Boimy się tak bardzo, że zostawiamy włączone wszystkie światła albo wcześniej kładziemy się spać. Dokładnie o północy płyta CD zaczęła przeskakiwać. Wpadliśmy w panikę. Minęła dobra chwila, zanim się uspokoiliśmy. A jeśli nie wierzymy w duchy, a nasi znajomi twierdzą, że je widzą?